O szóstach dzisiaj mówimy, proszę Państwa. O, no tak przykładowo to, co pod ręką, o tych firmach Play i Orange, o 6 stycznych. Proszę słuchać. Proszę tutaj, jak ona was tutaj demaskuje. No Śliwa, no to po prostu postać, no zupełnie, no, ten niebieski ptak, no zupełnie fantastyczna osoba, która właśnie jakby rozświetliła ten mrok Gomułkowski. Każda z tych osób miała coś w sobie, myślę, że każdy indywidualnie jakoś przefiltrowywał te działania na jakąś swoje rozumienie i rzeczywiście, no moralnie można to oceniać, no raczej no kiepsko, że ci ludzie no, byli w większości bandytami, no jednak budzili jakiś tam podziw, czy taką niezdrową, że cichą gdzieś chowaną fascynację. Powoli kończyć, ale mam tylko jedno pytanie. I prosiłbym o krótką odpowiedź. Czy można to zaradzić? Czy tak będzie się toczyło dalej do końca świata? Tak się toczyło i będzie się toczyło dalej w różnych formach. Czas biegnie nieubłaganie, musimy kończyć audycję. Moim Państwa gościem w studiu był profesor Patryk Prescott, historyk, wykładowca akademicki, autor książki, którą bardzo Państwu polecam, książki zatytułowanej Przegrad. Najwięksi kanciarze PRL-u i III RP. Dziękuję Panie Profesorze za obecność w studiu. Ja jeszcze dziękuję. I dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Jędrzej Lipski. Wojtechu, co ja bym bez Ciebie zrobił, gdybyś jak ekspert bez kawy? Nie ma tu żadnego Wojtka, proszę Państwa, w sensie prawosławia. Nie ma żadnych ludzi. U tych moherów Wojtków nie brakuje. Kościółków tysiące. Kościółków setki na krakowskim Przedmieściu, tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie. Pełno kościółków, tego nie brakuje. Poprzez imiona, poprzez symbole oni by bardzo chcieli podrobić prawosławnych mormonów, ewangelików, świadków Jehowy. Nie ma. Krótka piłka. Nie ma, nie ma, nie ma. Dlatego mówimy o oszustach. Że tyle zła się dzieje, tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Świat stał się jakby nie ten sam, tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Życia w Polsce, inny był świat ze dawnych lat, pachniał bez, śpiewał słowiem, dziewczęcy zapach, chłopców śpiew, wycierał sen nam z powiek. Wiemy, że zostały też skierowane. Poprawmy go we dwoje, wypijmy zdrowie naszych dam, niech miną złe nastroje. Nostalgia wraca w dawny świat, w obłokach się bujało. Świat się zestarzał, człowiek też i wino zestarzało. Nostalgia wraca w dawny świat, w obłokach się bujało. Świat się zestarzał, człowiek też i wino zestarzało. Proszę Państwa, oczywiście z językiem ukraińskim ta pieśń nie ma nic wspólnego, bo myśmy takie poezja, takie przedstawienie, Białystok, miłości moja. No i więc Anna Romanowicz napisała Białystok, miłości moja. I myśmy jako dwie kobiety na samym początku wychodzimy. O, masz ta reklama, no kurwa, twoja mać. No. Proszę Państwa, z Magdaleną Karską z Politechniki Białostockiej, matematyka wykreślna, wychodziłyśmy i rozpoczynałyśmy w sumie kabaret. Świat stał się jakby nie ten sam, tyle obłudy, kłamstwa, tyle oszustwa, chamstwa, łez i nagminnego draństwa. Inny był świat za dawnych lat, pachniał bez, śpiewał słowi. Dziewczęcy zapach, chłopców śpiew, wycierał sen nam z powiek. La, 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 la. Poprawmy go we dwoje, wypijmy zdrowie naszych dam, niech miną złe nastroje. Nostalgia wraca w dawny świat, w obłokach się bujało. Taram, daram, dam, darara, i wino zestarzało. Ogłoszony nowym metropolitą krakowskim. Na temat ochrony życia debatują w Sejmie działacze organizacji ProLife. Historyczne nazwy ulic także polskich pojawią się w centrum białoruskiego Grodna.
przed mikrofonem Krzysztof Kowalczyk. Archidiecezja krakowska ma nowego pasterza. W czasie ingresu do katedry wawelskiej arcybiskup Marek Jędraszewski został ogłoszony nowym metropolitą krakowskim. Zastąpił przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. O szczegółach panu Pawlica. Obrzęd do objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolitę rozpoczął się od procesji do katedry. W tym czasie kilkudziesięciu wawelskich dzwonników uruchomiło słynny dzwon Zygmunta. Jako pierwszy głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz, który powitał swojego następcę. Zamierzamy dzień Kościół Krakowski to kościół żywy, dynamiczny, zachowujący wierność nauczeniu Kościoła. Później kanclerz Kurii odczytał bullę papieską z decyzją o nadaniu funkcji metropolity krakowskiego arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu. Mocą naszej apostolskiej władzy mianujemy cię i ustanawiamy arcybiskupem metropolitą krakowskim. Po odczytaniu bulli arcybiskup Jędraszewski otrzymał racjonał oraz pastorał. Ten moment uznawany jest za oficjalne przejęcie władzy w archidiecezji krakowskiej. Zakaz sprzedaży, tu chodzi o 79. ingres biskupa Krakowa. Narkotykopodobne sprawy. Marek Jędraszewski jest 14. biskupem Krakowa pochodzącym z Wielkopolski. Radio Tok FM, Rokunicica, Barbie, Baby, Langström, Ekstra. A za chwilę rozpocznie się uroczystość wręczenia przez prezydenta Andrzeja Dudę kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi orderu Orła Białego. Kardynał Stanisław Dziwisz był 76. biskupem krakowskim metropolitą. Mianował go 3 czerwca 2005 roku papieżem Benedykt XVI. Wcześniej przez niemal 27 lat jako ksiądz, a potem biskup był osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, jego doradcą, przyjacielem, powiernikiem i opiekunem. Sami działacze organizacji Pro Life debatują na temat ochrony życia. Jednym z tematów konferencji Doceńmy każde życie jest rola hospicjów perinatalnych. Dr. Magdalena Wolsek-Bułko ze Śląskiego Hospicjum Perinatalnego podkreśla, że zespół medyczny pracujący w hospicjum stanowi wielkie wsparcie zarówno dla dziecka rodzącego się z ciężkimi wadami, jak i rodziców. My jako hospicjum perinatalne wspieramy rodziny, które decydują się na przyjęcie dziecka z wadą letalną i wspieramy ich nie tylko na płaszczyźnie psychologicznej, ale też medycznej. Przygotowujemy miejsce, w którym ma nastąpić połóg. Staramy się, aby rodzice byli pod naszą opieką. Z kolei dyrektor Kleszczuk Szczerba z Uniwersytetu Śląskiego przypomina, że każde życie jest darem, a za gościem jednego z nas jest jego mama. Wybieramy życie i chcemy wspierać takie same wybory u innych osób, które też wybierają życie, bo życie jest darem, jest prezentem, a prezenty się przyjmuje z szacunkiem i wdzięcznością. I staramy się wszystkich rodziców, którzy decydują się na przyjęcie życia ciężko chorego dziecka wspierać. Żeby to robić dobrze, to musimy stworzyć dobrą drużynę. W Radiu Maria konferencji uczestniczą m.in. młode matki z dziećmi. Podczas debaty podejmowane są również tematy dotyczące kobiecości i męskości oraz roli mężczyzn w obronie życia. W centrum białoruskiego Grodna pojawią się tablice z historycznymi nazwami ulic. Uroczystości wzięli udział przedstawiciele na pierwszych 16 ulicach okopowych pojawią się stare nazwy. Tablice będą napisane w języku białoruskim. Niewykluczone, że zostaną zdublowane pisownią łacińską. Historyk Andrzej Waszkiewicz, który odnajdywał historyczne nazwy, powiedział, że nikt nie mieszał się do jego pracy. Proszono to jedynie, aby nie umieszczał nazw ulic, które istniały podczas okupacji hitlerowskiej. Będą jednak nazwy z okresu, gdy miasto należało do Polski czy do Rosji carskiej. Tak więc obok obecnej nazwy ulicy Lenina pojawi się tabliczka informująca, że wcześniej była to ulica Piłsudskiego, a plac sowiecki był placem króla Stefana Batorego. Historyczne nazwy ulic w Grodnie będą kolejną atrakcją dla turystów. Miasto to można obecnie odwiedzać bez wiz. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Żołnierze pozostaną na ulicach belgijskich miast do 2 marca. Tak zdecydował rząd Luksemburg po zapoznaniu się z analizami przygotowanymi przez Urząd do Spraw Zagrożeń i belgijski wywiad. Ponad 1200 żołnierzy będzie nadal pilnować wyznaczonych miejsc w kraju. Rada Połęcka. Wzmocniona jest ochrona unijnych instytucji, budynków rządowych, posterunków, policyjnych i sądów. Uzbrojeni żołnierze są także m.in. na dworcach kolejowych i autobusowych oraz w centrach handlowych. Żołnierze są na ulicach od stycznia 2015 roku, kiedy w kilku
polskich miastach przeprowadzono operacje antyterrorystyczne i rozbito grupę dżihadystów, która planowała ataki. Po listopadowych zamachach w Paryżu w 2015 roku liczbę żołnierzy zwiększono, ale jak się okazało, kilka miesięcy później nie była to wystarczająca ochrona, bo w marcu ubiegłego roku terroryści przeprowadzili ataki w metrze i na lotnisku w Brukseli, w których zginęły 32 osoby. Teraz belgijski rząd zapewnia, że stan bezpieczeństwa kraju jest cały czas monitorowany i zdecydował, że utrzyma trzeci poziom zagrożenia atakami terrorystycznymi w czterostopniowej skali. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W kraju przeważnie zagrożenie małe, na wschodzie umiarkowane, miejscami dłużej, lokalnie marznący, tam możliwy marznący deszcz lub rzadka powodującego oleć. Na krańcach wschodnich miejscami słabe opady śniegu, temperatura maksymalna przeważnie do 0 2 stopni, tylko lokalnie w Dolnym Śląsku oraz w Warcach Szczytowych Beskidów 3-4 stopnie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Arcybiskup Marek Jędraszewski zastąpił księdza kardynała Stanisława Dziwisza, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z ukończeniem 75. roku życia. Transmisje na przykład za laptop Lenovo z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10. Zapłacisz jedynie 1099 zł, oszczędzając 200 zł. Organizacja proponuje tą łączynkę między Wielkim i Narodem, powiedział minister... W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już państwo poznają? ...inauguracji roku szkoleniowego... Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skoda.auto.pl. Gramy! Nie będzie przyspieszonych wyborów samorządowych, które odbędą się na jesieni przyszłego roku, powiedział prezes i Krzysztof Kaczyński. Zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie dążyć do wprowadzenia w nich zasady kadencyjne i KRN decyduje o tym Trybunał Konstytucyjny. Na antenie Radia Kraków Jarosław Kaczyński zaznaczył także, że samorządowcy, którzy utrzymali dwie kadencje, nie będą mogli podstawiali kandydować. Już na przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czarów wszystkiego jest marszałkiem, wicemarszałkiem, że jest to Walerii Max, a w tym do samorządu jest Walerii Max, po co mamy się na farmę, może pełnić mnóstwo innych funkcji, także i to sprawdza, że temat się nie pokona. Czy teraz to nie jest wyeliminowanie życia publicznego? Ci, którzy naprawdę są dobrzy, tam pewnością w życiu publicznym się utrzymają. Natomiast ci, którzy są źli, ten sposób będzie dużo łatwiej ich wyeliminować. Jarosław Kaczyński zastrzegł, że w wyborach samorządowych mają nadal obowiązywać listy partyjne oraz bezpośrednie wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów. Marszałkowie województw będą nadal wybierani przez sędziów. Urząd Skarbowy lub Inspekcja Transportu szacuje firmy zgłaszające wóz towaru. Za niedopełnienie takiego obowiązku od kwietnia, jak informuje jeden z dzienników, firmy zapłacą 20 tysięcy złotych kary. Kierowcy grozi grzywna od 5 tysięcy do 7,5 tysiąca złotych. 1 marca bieżącego roku ma wejść w życie ustawa wdrażająca tzw. pakiet transportowy i na razie jest przed pierwszym czytaniem sędziów. Przedsiębiorcy i kierowcy popierają ideę, ale wskazują, że mają mało czasu na wdrożenie drugiego systemu elektronicznego. Co więcej, już w kwietniu mogą dostać wysokie kary za brak rejestracji przewozów w tym systemie. Pakiet ukróci przestępcze procedery i wyłudzenia VAT, określił poseł Adam Adamowicz. Będzie ten pakiet transportowy. Przedsiębiorca może się
że muszę martwić, ponieważ od razu nie było tym, że jego kontrakcja była prawidłowa i była realna. Jak przebiegało dzisiejsze uroczystości związane z ingresem nowego metropolity krakowskiego arcybiskupa Jędraszewskiego? Na początku tej uroczystości nowego arcybiskupa krakowskiego powitał jego poprzednik, kardynał Stanisław Dziwisz, i zawierzył mu kościół krakowski, a następnie rozpoczęły się obrzędy przejęcia biskupstwa. Wiernym została odczytana bulla papieska. W tym dokumencie Franciszek ustanawia arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nowym metropolitą krakowskim. Arcybiskupowi przekazane też zostały insygnia władzy biskupii, racjonał świętej Jadwigi Królowej, pastorał, czyli tradycyjna laska biskupia. Następnie arcybiskup Marek Jędraszewski zasiadł na katedrze i to ten moment jest uznawany za takie symboliczne przejęcie władzy w archidiecezji krakowskiej. Homilię arcybiskup Jędraszewski poświęcił czuwaniu. Tłumaczył, że czuwanie Boga nad człowiekiem jest wyrazem ojcowskiej troski. Z jego strony dzięki tej trosce człowiekowi została podarowana wolność. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że czuwanie Matki Boskiej nad Polską było istotnym elementem historii naszego kraju. Dzieci od ponad 1050 lat od chwili przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I czuwanie stało się szczególnie wyrazistym słowem polskiego ludu. Odpowiedzią na jej czuwanie nad naszym krajem stał się odmawiany przez wierny polski lud Paweł Jasnogórski. Czuwaniem, jak mówił arcybiskup Jędraszewski, było życie świętego Jana Pawła II. Wymieniał też marszałka Piłsudskiego i generała Władysława Sikorskiego jako te osoby, które pokazywały nam, jak czuwać w czasach trudnych i budować wielkość Rzeczypospolitej. Wspominał też prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak troskliwie pamiętać o polskich bohaterach z czasów II wojny światowej i czasu zniewolenia zarządów tzw. władzy ludowej. Brać jak mocą tej pamięci budzić nas z duchowego letargu, pokazywał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej profesor Lech Kaczyński, który oddał swe życie na służbie ojczyźnie w katastrofie smoleńskiej i który wraz ze swoją małżonką spoczywa na Wawelu od prawie 7 już lat. Konferencji Episkopatu Polski głos zabrał jej przewodniczący, arcybiskup Stanisław Gondecki. Arcybiskup, to przede wszystkim okazja do szczególnego uwielbienia Boga, który słaby ludzkiej naturze pozwala pełnić niezwykle odpowiedzialne zadania apostolskie w kościele. Jest to zapowiedź trudu pasterza, poszukującego zagubionych owiec, a jednocześnie ofiary baranka, który daje swoje życie za owce. W imieniu duchowieństwa i wiernych archidiecezji krakowskiej nowego metropolitę krakowskiego witał biskup pomocniczy archidiecezji Jan Szkoda. W imieniu kościoła krakowskiego wyrażam głęboki szacunek, religijne posłuszeństwo, wdzięczność nade wszystko wobec Boga i obiecujemy codzienną modlitwę kościoła krakowskiego w intencji naszego biskupa diecezjalnego. Także modlitwa. Niech się więcej modlą.